W poniedziałek 23 lipca o godzinie 18 w burcie szkolnej Caritas diecezji toruńskiej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, zlokalizowanej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 97, odbyło się spotkanie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Janem Krzysztofem Ardanowskim. Tematem spotkania była potrzeba prowadzenia polityki prorodzinnej przez państwo. Poruszone zostały jednak zagadnienia daleko wybiegające poza tą tematykę. Poruszono tematy związane nie tylko z polityką prorodzinną, ale także GMO, źródłami energii odnawialnej, polityką energetyczną państwa, a także pakietem klimatycznym. Jak sama tematyka wskazuje, spotkanie było bardzo wszechstronne. Zapraszamy na wywiad z posłem dotyczący właśnie prowadzenia polityki prorodzinnej przez państwo, a także na obszerną relację ze spotkania, na którym poruszono właśnie wcześniej wspomniane tematy. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego spotkania jest szeroko rozumiana polityka prorodzinna, a właściwie chęć zapewne wpłynięcia na władze, aby zwracały na tą dziedzinę większą uwagę, prawda? Jeżeli nie wprowadzimy w Polsce bardziej skutecznej polityki prorodzinnej, w ogóle jakiejkolwiek polityki prorodzinnej, to niestety konsekwencje dla demografii, dla rynku pracy będą dramatyczne. Żadne systemy emerytalno-rentowe, żadne systemy zabezpieczenia emerytalno-rentowego nie wytrzymają, jeżeli nie będzie po prostu ludzi na rynku pracy. To jest tak oczywiste. Nie może być sytuacji przerzucania tylko i wyłącznie wszystkiego na wydłużanie wieku emerytalnego. To, co zaproponowano, czyli wydłużenie do 67 lat, jest skandaliczne, bo ma na celu po prostu okradzenie emerytów, by nie płacić im tego, co im się należy. Natomiast trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby wykorzystać te lata, które przed nami, do tego, by zachęcić młodych ludzi, by dać im możliwości i warunki, by było więcej dzieci. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc na świecie, o czym Polacy nie wiedzą, o jednym z ostatnich miejsc na świecie, jeżeli chodzi o dzietność. Ona jest znacznie mniejsza niż na przykład w Chinach, gdzie jest polityka jednego dziecka. W niektórych regionach są możliwości posiadania dwójki dzieci, więc w Chinach więcej rodzi się dzieci niż w Polsce. Co się okazuje również? Polki, które mieszkają na Wyspach Brytyjskich, dziewczyny, kobiety, które wyemigrowały z Polski, rodzą bardzo dużo dzieci. Dużo więcej niż imigrantki na przykład z Bangladeszu, z Pakistanu, z Indii, czyli z tych obszarów, gdzie jakby kulturowo ilość dzieci jest większa. Polki, jeżeli mają odpowiednią dostęp do przedszkoli, do żłobków, do pomocy społecznej, do możliwości powrotu na rynek pracy, co jest szalenie ważne dla kobiet po odchowaniu dziecka, różnego rodzaju elastyczne formy pracy pozwalające zajmować się również dzieckiem w czasie pracy, chcą rodzić te dzieci. Czyli to nie jest tylko kwestia, jak się często próbuje mówić, zmian psychologicznych, mody na bycie singlem, na hedonizm, na korzystanie z życia. Zapewne wielu ludzi młodych w ten sposób podchodzi, ale właśnie przykład Wielkiej Brytanii i Polek pokazuje, że tu w Polsce nie chcą, nie mogą rodzić dzieci, nie stać na te dzieci. Nie wiem, jakich tu użyć określeń, chociaż akurat tylko i wyłącznie przykładanie miarki ekonomicznej nie jest do końca uzasadnione, bo może gdyby nasi rodzice patrzyli ekonomicznie, to nas by nie było na świecie. Ale niewątpliwie jest o wiele trudniej urodzić i wychować dziecko w Polsce niż gdzie indziej. Czyli skoro politykę prorodzinną umieli wprowadzić Anglicy, jeżeli umieli politykę prorodzinną wprowadzić również Francuzi, bardzo istotnie kobiety francuskie zwiększyły dzietność, jeżeli taka polityka występuje na przykład w Skandynawii, dlaczego nie miałaby być w Polsce? U nas ten model rodziny jest bardzo taki utwierdzony. Nawet w trakcie euro były takie głosy, że zdziwieni po prostu byli ci przyjeżdżający turyści, którzy widzieli na przykład pełne kościoły. Wiadomo, kościół ma tu bezpośredni wpływ także na taki modelowy zarys rodzinny. Brakuje chyba tylko jakiegoś takiego systemu socjalnego, który wsparłby rodzinę, prawda? Tak, wsparł takiego systemu sprawdziwego zarzenia. Tradycyjny model rodziny w Polsce, rodziny wielodzietnej, rodziny wielopokoleniowej, to jest optymalny, najlepszy również ze względu na pewną trwałość, na zakorzenienie, na wzajemną pomoc członków rodziny. Może jeszcze Polska nie jest tak bardzo zniszczona, jeżeli chodzi o ten wizerunek i model rodziny, jak to ma miejsce w Europie Zachodniej. Tam jest i dużo więcej rozwodów i zdecydowanie również te rodziny się rozpadają. Zresztą przecież widzimy gołym okiem, również i polityka lewacka w Unii Europejskiej próbuje zmusić poszczególne kraje do zachowań i rozwiązań prawnych, które
szanując swobody obywatelskie i wolność obywateli, są przeciwko rodzinie. Usankcjonowanie prawne związków partnerskich, homoseksualnych, ba, prawo, czego się domagają również osoby o innej orientacji seksualnej, prawo do wychowywania dzieci, do wspólnoty majątkowej, to wszystko rozsadza, rozbija rodzinę, również i w Polsce. Rozwodów jest mniej może niż w Hiszpanii czy w innych krajach Europy Zachodniej, ale w Polsce też co czwarte małżeństwo statystycznie rzecz biorąc się rozpada. Właśnie ten model rodziny, którego nam inni zazdroszczą, że jeszcze potrafimy być z sobą razem, potrafimy w sytuacjach trudnych mieć na kogo liczyć, mieć oparcie, też się na naszych oczach rozsypuje. Dlatego trzeba bić i na alarm i jednocześnie podejmować działania, by tym złym tendencjom przeciwdziałać. Tu jest ogromna rola Kościoła również. Kościół przecież zawsze był tym integratorem, tym zwornikiem, tym spoiwem życia społecznego. Przypomnę rolę historyczną, kiedy nie było państwa polskiego, były rozbiory, to dzięki polskiej mowie i religii katolickiej przetrwaliśmy jako naród. Wielkim szacunkiem w polskich rodzinach były darzone starsze kobiety. Ojciec Bocheński o tym pięknie mówił, podkreślając rolę matron, czyli tych często kobiet, na których barki spadało prowadzenie rodziny, utrzymanie rodziny, bo mężowie ginęli w walkach, emigrowali, szukali pracy, żyli krócej po prostu, to te starsze kobiety przechowywały tradycję rodzinną, wiedzę o koligacjach, znały wujków, ciocie, uczyły pacierza, uczyły historii, przekazywały tradycje patriotyczne. Niestety na naszych oczach, i mówię to z wielką przykrością, ten ogromny szacunek, jaki był darzony w dawnych pokoleniach, jakim były darzone starsze kobiety, niestety się rozsypuje. To jest też przykład tej erozji podejścia do rodziny, jaki na naszych oczach dostrzegamy. No właśnie, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość nawiązuje do takiego tradycyjnego modelu rodziny. Natomiast są takie partie, które motywują brak wzrostu tutaj populacji, na przykład in vitro, teraz taki też słynny temat, prawda? Zupełnie odmienne podejście. Co Państwo o tym sądzicie? Czy to w ogóle może jakoś przełożyć się na zwiększenie wzrostu populacji? Nie, to są zachowania, które nie zwiększą w sposób istotny. Oczywiście leczenie bezpłodności powinno mieć miejsce i również trzeba zastanowić się, w jaki sposób wspierać ze środków publicznych leczenie bezpłodności, ponieważ zmiany cywilizacyjne, skażenie środowiska powoduje, że rzeczywiście wiele kobiet ma problemy z zajściem w ciążę i nawet te rodziny, które chcą mieć dzieci, często nie mogą. Ale oczywiście jest ogromny problem bioetyczny, problem, z którym trzeba się zderzyć, który trzeba analizować. Przecież zygota, połączone komórki męskie i żeńskie stają się nowym organizmem, stają się, my wierzymy, również człowiekiem obdarzonym duszą i nie można ich traktować jak tkanki, jak wątrobę, jak nerkę, jak, nie wiem, staw, który możemy przeszczepić i tak dalej. My jesteśmy zwolennikami rodzin tradycyjnych, słusznie pan redaktor to zauważył. Oczywiście rozumiemy, że ludzie mają różnego rodzaju zachowania, ale państwo powinno przede wszystkim również w dobrze rozumianym interesie społecznym, bo przecież jeżeli nie będzie dzieci, nie będzie młodych ludzi, nie będzie drożnego rynku pracy, to tak jak powiedziałem, żaden system emerytalno-rentowy nie wytrzyma. Kto będzie w takim razie wypłacał emerytury ludziom, którzy ciężko przepracowali swoje życie? Trzeba zachęcać i stwarzać warunki, by tych dzieci było więcej, ale również by ci, którzy przyjmują na siebie trud urodzenia i wychowania dzieci, również w jakiś sposób korzystali z różnego rodzaju ulg, czy podatkowych, czy socjalnych. To jest cały na świecie opracowany katalog, zestaw różnych form pomocy. To nie potrzeba wyważać otwartych drzwi. Możemy zobaczyć, w jaki sposób to jest realizowane w Skandynawii, we Francji, w wielu krajach. Ale trzeba te działania podjąć. Również trzeba założyć jedną rzecz, że jeżeli ktoś chce żyć samotnie, nie chce mieć dzieci, nie mówię o problemach zdrowotnych, jeżeli świadomie wybiera sytuację pewnej łatwości życia, łatwiej mu się żyje, bez zobowiązań wobec rodziny, wobec dzieci, to może, szanując jego wybór, nie należy go do niczego zmuszać, to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, może jednak wprowadzić
jakieś szczególnie inne świadczenia na rzecz społeczeństwa, na przykład wyższą składkę ZUS-u, bo te dzieci, które się rodzą, które będą pracowały nie tylko na swoich rodziców, ale również na tego człowieka. Nigdzie na świecie nie ma systemu, który byłby elementem odkładania sobie pieniędzy na starość. To tylko ludziom się wydaje, że jest to możliwe. Wszystkie systemy są systemami solidarnościowymi, solidarności pokoleń. Młode pokolenie pracuje na swoich rodziców i dziadków. Następne pokolenia będą kiedyś pracowały na nich. Jeżeli nie będzie tej wymienialności pokoleń, którą między innymi mierzymy dzietnością, to po prostu wszystkie systemy się załamią. I jedynym wtedy ratunkiem, którego niestety niektóre kraje europejskie się i mają, to jest import, jeżeli tak można powiedzieć, napływ ludzi z innych kontynentów, z innych regionów świata. Tylko jakie powoduje to problemy? To widzimy choćby w Niemczech z Turkami, widzimy z Arabami we Francji, gdzie owszem, ściąga się ludzi innej kultury, innej religii, innej mentalności, niechcących się zasymilować ze społeczeństwem kraju, do którego przyjeżdżają, ale tych ludzi się sprowadza po to, że brakuje dzieci własnych. Nie wiem, czy Polska chciałaby tego typu rozwiązań. Jesteśmy w stanie jeszcze ten kryzys demograficzny powstrzymać, jeżeli będzie i zrozumienie ze strony wszystkich obywateli Polski, ale również świadoma polityka rządu zmierzająca w kierunku wsparcia działań prorodzinnych. No właśnie, pojawił się tutaj konkret, czyli rozwiązania, że tak powiem, może nie quasi podatkowe, czyli ZUS-owskie odnośnie składek, jak tu pan poseł powiedział. No komórka chyba rodzina jako komórka chyba jest najprostszym takim podmiotem, który w łatwy sposób można może nie tyle kontrolować, co dotować, wspierać, prawda? Trudniej niż w przypadku osób pojedynczych. Jakie są jeszcze inne rozwiązania, które państwo chcieliby tutaj forsować? Ekonomiści, między innymi z Business Center Club, no przecież to nie są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, wyliczyli, że koszty utrzymania dziecka od urodzenia do 20 kilku lat, kiedy zakładamy, że osiągnie samodzielność, wynoszą od 200 do 300, a czasami więcej tysięcy złotych, w zależności od tego, w jakim standardzie dziecko jest wychowywane. To są ogromne koszty. Rodziny, które decydują się na to, by mieć kilkoro dzieci, pogarszają swój status materialny, żyją gorzej. Nie stać ich na różnego rodzaju przyjemności, dobra cywilizacyjne, które może są bardziej osiągalne dla tych, którzy nie mają dzieci albo mają jedno dziecko. W związku z tym w systemie podatkowym należy również starać się stwarzać pomoc dla tych ludzi, którzy mają więcej dzieci. Oczywiście rozliczanie wspólne z dziećmi to jest najprostsze z możliwych działań. Trzeba wziąć pod uwagę, że stosunkowo więcej dzieci rodzi się w dalszym ciągu na polskiej wsi. Tu trzeba zastosować również jakiś sposób pomocy materialnej. Rolnicy nie płacą podatku dochodowego, płacą bardzo wysokie inne podatki, podatki rolne, które nie pozwalają na odliczanie ulg na dzieci. Może trzeba rozciągnąć również w jakiś sposób pomoc dla rodzin posiadających większą ilość dzieci, również na te rodziny rolnicze. To jest kwestia dotowania i PiS bardzo o to zabiega, wsparcia ze strony państwa utrzymania żłobków i przedszkoli, bo jest bardzo mało miejsc w przedszkolach publicznych, a wielu rodzin nie stać po prostu na ulokowanie swojego dziecka w przedszkolu prywatnym. Tak jak jest oświata podstawowa i gimnazjalna bezpłatna, uważamy, że również przedszkola powinny być bezpłatne. To jest również kwestia elastycznego czasu pracy tam, gdzie jest to możliwe. Dla kobiet na przykład karmiących dziecko piersią jest taka możliwość, Szwecja jest tego przykładem, gdzie można stosować taką pracę, gdzie ta kobieta może również karmić co kilka godzin dziecko. To jest pomoc dla młodych ludzi, chcących zalegalizować swoje związki, pomoc w zakupie mieszkania. Jednym z podstawowych problemów niezakładania rodzin przez młodych ludzi jest to, że nie są w stanie mieć własnego mieszkania. Mieszkanie kątem u teściów jednych czy drugich, czy u rodziców jest często zarzewiem różnego rodzaju problemów. To trzeba brać pod uwagę. Również młodzi ludzie nie chcą zakładać rodzin, jeżeli nie mają stabilnej pracy, jeżeli są na umowach śmieciowych, nie są wiarygodni dla banków, nikt nie chce udzielić im kredytu, choćby hipotecznego pod zastaw mieszkania, nie są wiarygodni, nie mają dochodu. To są rozwiązania, ja panie redaktorze jeszcze raz powiem, rozwiązań na świecie wymyślono
dziesiątki, setki różnych. Tu trzeba przeanalizować możliwości państwa, systemy podatkowe, sposoby wsparcia socjalnego, również i zasiłki, jeżeli są niezbędne, zróżnicować te zasiłki. One powinny należeć się dla tych, którzy przede wszystkim mają więcej dzieci i są biedniejsi. Sprawa becikowego, no, powinno być znacznie większe, ale pytanie, czy musi dotyczyć wszystkich. Dla ludzi bardzo bogatych ta kwota jest śmieszna. Ona niczego w ich życiu, w ich strukturze wydatków nie zmienia. Ale dla ludzi ubogich ona mogłaby być istotnym wsparciem, może nie do decyzji o tym, żeby mieć dziecko, ale pomocy w tym pierwszym starcie. Kwestia podatku VAT. W Anglii jest podatek VAT zero na rzeczy dla dzieci, na buciki, na śpioszki, na to, co się szybko wydziera, szybko zużywa, szybko dzieci z tego również wyrastają. U nas 23%. Przecież to jest ogromne obciążenie dla młodych ludzi mających małe dzieci, którzy muszą płacić wysokie ceny, plus jeszcze podatek VAT, który zgarnia państwo. Rozwiązań jest wiele, tylko trzeba chcieć. Przede wszystkim trzeba być zdeterminowanym, że polska rodzina wymaga wsparcia, wymaga pomocy, wymaga szacunku, a państwo ma obowiązek wspierać różne działania, których możemy zaproponować również rządowi. Chcielibyśmy tutaj mieć ponadpartyjną zgodę, pewien konsensus polityki prorodzinnej. Niestety ze strony pana premiera Tuska i koalicji Platformy Obywatelskiej PSL-u ja nie widzę żadnych działań w tym kierunku. No właśnie chciałem spytać, bo o ile na szczeblu centralnym Platforma Obywatelska deklaruje zwiększenie ilości miejsc jako tako, nie tyle żłobków, przedszkoli, tylko miejsc w żłobkach, w przedszkolach, o tyle na przykład rozwiązania już na szczeblu takim regionalnym, jak na przykład u nas, no władze zakładają z góry, że nie będzie tworzenia nowych przedszkoli, że oprze się tutaj niejako na przedszkolach komercyjnych, czyli po prostu niestety droższych, prawda? To jest kierunek niewłaściwy, dlatego że tak jak powiedziałem, wielu ludzi o niższych zarobkach nie stać na to, by komercyjnie ulokować swoje dzieci w żłobkach lub przedszkolach. Jest jeszcze problem, który należy również wspomnieć, że bardzo często to babcie są tymi niezbędnymi osobami w rodzinie, które pomagają młodym ludziom w wychowaniu dzieci. Więc jeżeli teraz będą zmuszone do pracy 7 lat dłużej, to również ten element wsparcia dla młodych ludzi, no niestety ulegnie zniszczeniu. Ja bym powiedział tak, że to nie jest tylko kwestia myślenia władz lokalnych, nie wiem, prezydenta Grudziądza, czy tam różnego rodzaju wójtów, burmistrzów i tak dalej. To jest problem bardziej złożony. Czasami brak świadomości jest również problemem, ale państwo przerzuca na samorządy szereg nowych zadań, obciążając budżety gmin, nie dając środków na realizację tych zadań. Proszę zwrócić uwagę, oświata to jest nie zadanie samorządu, to jest zadanie państwa realizowane przez samorząd. Nie może być sytuacji takiej, że przerzuca się wszystkie ciężary na miasto czy na gminę, nie dając środków na realizację, bo wtedy reakcje są jednoznaczne. Likwidujemy szkoły, zamykamy, kurczymy, zmniejszamy wszystko, nie uruchamiamy publicznych przedszkoli, bo nie stać, więc niech sobie ludzie radzą w prywatnym. To jest taka próba zarabiania na wszystkim, a jednocześnie próba przerzucenia odpowiedzialności z państwa na samorządy. No jeszcze tu kwestia ostatnio zwiększenia odpłatności za przedszkola. Faktycznie podobno średnia opłat spadła, ale to głównie ze względu na to, że rodzice zamiast 8 godzin obecnie wysyłają dzieci na 6. No tak, no to nie o takie zmniejszenie kosztów chodzi. Chodzi o to, żeby ci rodzice, którzy pracują, którzy nie mogą poświęcić czasu swojemu dziecku, żeby pełen okres swojej pracy, łącznie z godzinami dojścia i przejścia z tej pracy, często to pochłania ich ze względu na korki i problemy komunikacyjne również ileś czasu, żeby w tym czasie było ich stać na ulokowanie dziecka w przedszkolu. Tego typu działania są działaniami śmiesznymi i właściwie sztucznymi. To sztuczna statystyka. Chodzi o to, by ludzi było stać na odpłatne korzystanie, a przede wszystkim chodzi o to, by tego było więcej i by państwo, również realizując to przez samorządy, było zachęcało ludzi i tworzyło warunki do tego, by mieć więcej dzieci. Jeszcze ostatnie pytanie. Jaki jest pomysł na sfinansowanie tych projektów, tych zmiany przepływów pieniężnych? Mają państwo jakieś konkretne rozwiązania? Panie redaktorze, to jest kwestia całej konstrukcji finansów państwa.
czy chcemy systemem podatkowym, może jest potrzebne zwiększenie podatków w grupach najbardziej zamożnych, grupach, które notabene mają najmniej dzieci. Bo jeżeli analizujemy strukturę dzietności w Polsce, to przede wszystkim rodziny te najuboższe mają więcej dzieci. Rodziny bardzo bogate chcą korzystać z życia, z czasów, częstej wymiany samochodów, życia przyjemnego, korzystania pełną garścią, więc wydaje się, że skoro dzieci są potrzebne dla całego społeczeństwa, również dla tych ludzi zamożnych, to powinni płacić na to więcej. To jest kwestia przebudowy całego systemu podatkowego. To jest również kwestia ustalenia, jakie są faktycznie priorytety państwa. A może to tak już wspominane ostatnio kawalerskie? Ja nie wykluczam, że to jest również rozwiązanie, które powinno być realizowane, jeżeli ludzie samotni, szczególnie dobrze sytuowani, nie chcą mieć dzieci, a względy zdrowotne by na to pozwalały, powinni partycypować w większym stopniu w utrzymaniu dzieci. Proszę zauważyć, panie redaktorze, że przez długi czas rodziny, które miały więcej dzieci, były traktowane wręcz jako rodziny patologiczne. Wręcz pukanie się w głowę, dlaczego wy macie więcej dzieci, przecież one w życiu przeszkadzają. Tak, ale te dzieci są nie tylko dla tych rodzin. Przecież całkowicie logiczne jest dla każdego, myślę, który ma jakieś możliwość myślenia logicznego, że młode pokolenie jest potrzebne dla całego społeczeństwa. W związku z tym ci, którzy nie chcą mieć dzieci, to również dotyczy tych, którzy chcą żyć w związkach partnerskich, homoseksualnych, powinno być większe partycypowanie w kosztach pomocy dla rodzin wielodzietnych. No właśnie, tutaj niektórzy powiedzą, że duża ilość dzieci, planowanie rodziny, no ale jednak ten, kto ma większą ilość dzieci, chyba tylko może zrozumieć, jaka to jest praca, prawda? Każdego dnia. To jest ogromne obciążenie od świtu do nocy, również i jak są małe dzieci, to są i noce nieprzespane, ale to jest wielka radość. Mamy dzieci po to, że one są naszą wielką radością. I to jest dla rodzin, które mają dzieci, które mają szczególnie więcej tych dzieci, to jest często największe osiągnięcie, największa radość, nie kariery, nie awanse, tylko te dzieci są naszym szczęściem. Ale mimo wszystko musimy, szczególnie ludzie sprawujący władzę, ludzie, którzy zajmują się działalnością publiczną, muszą brać pod uwagę również ten kontekst ekonomiczny i społeczny. Jeżeli te dzieci poprzez swoją pracę w przyszłości będą utrzymywały całe społeczeństwo, nie tylko swoich rodziców, bo po to zostały zbudowane systemy emerytalno-rentowe, to ci, którzy nie chcą tych dzieci, również powinni partycypować w kosztach społecznych utrzymania dzieci. Dziękuję bardzo. Chcę podziękować bardzo serdecznie Januszowi Kołodziejskiemu, mojemu przyjacielowi z czasów studiów, który pomaga mi tutaj, bym odpowiednio sprawnie i kompetentnie pełnił również funkcję posła w Grudziądzu, prowadząc moje biuro, za co jestem mu bardzo serdecznie wdzięczny za zorganizowanie tego spotkania. Dla mnie jest to duże przeżycie, bo będę mówił o sprawach, którymi zajmuję się również w Sejmie. Sprawach, które są bardzo mocno na mnie zakorzenione, ponieważ zapisałem się również do Parlamentarnego Zespołu Obrony Życia i Rodziny i jestem członkiem Parlamentarnego Zespołu do spraw nauki społecznej Kościoła. Oczywiście szereg innych zespołów, m.in. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, upamiętnienia żołnierzy wyklętych, ale to mogą sobie Państwo z mojej strony internetowej to wszystko sprawdzić. Dla mnie sprawa przyszłości polskiej rodziny jest szalenie ważna. Ja nie chcę swoich wątków osobistych, ja mam piątkę dzieci, więc jestem jakby ojcem, który wie, co to jest rodzina i wychowywanie tej rodziny, jakie są i problemy, i koszty, i tak dalej. O tym też troszkę będę mówił. Bardzo dziękuję Wiesławowi, mojemu przyjacielowi i koledze, radnemu wojewódzkiemu, że jest również tu obecny. Chciałbym, proszę Państwa, w miarę sprawnie przedstawić ten mój punkt widzenia na temat potrzeby polityki prorodzinnej, a później, tyle ile trzeba będzie czasu, ja nie mam ograniczonego czasu dla Państwa, byśmy porozmawiali i o tym problemie, i również o tym wszystkim, co w Polsce nas boli, czym się martwimy, co nas w jakiś sposób przeraża, po to byśmy razem ustalili, co robić w tej sytuacji. Ja mogę pewne rzeczy podpowiadać, ale jeżeli nie zmobilizujemy się jako społeczeństwo, to również ci wybrani też nie będą w stanie niczego zrobić. Proszę Państwa, żadne systemy emerytalno-rentowe nie są w stanie zapewnić na dłuższą metę pomocy
dla ludzi starszych, dla ludzi chorych, jeżeli nie będzie zasilania, przepraszam, że będę mówił to w tym kontekście nie tym etycznym, moralnym, o tym za chwilę będziemy mówili, na razie będę mówił w kontekście ekonomicznym, w kontekście struktury społecznej. Jeżeli nie będzie młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, ludzi podejmujących pracę, płacących składki na systemy emerytalno-rentowe, systemy zabezpieczenia społecznego, to żaden system nie jest w stanie funkcjonować. Próba ograbienia przyszłych emerytów z tego, co im się należy przez wydłużenie wieku emerytalnego, myślę, że dla większości ludzi w Polsce jest skandalicznym zabiegiem, ponieważ to niczego nie rozwiązuje, nie udrażnia rynku pracy, nie umożliwia młodym ludziom wchodzenia na rynek pracy, tylko i wyłącznie zabiera świadczenia przez ileś lat ludziom starszym, którzy wypracowali już swoim życiem to, co im się powinno należeć. Dlatego ja takich rozwiązań absolutnie nie popieram i ustawa 67 jest przez Prawo i Sprawiedliwość, które reprezentuje, jednoznacznie krytykowana. Jeżeli ona by była wydłużanie wieku emerytalnego, stopniowe, ale połączone z działaniami, które mają uzdrowić rynek pracy, zachęcić ludzi do tego, by było więcej dzieci, to wtedy możemy na ten temat rozmawiać. Natomiast proste wydłużenie i to jeszcze przyjęte w sposób skandaliczny, pomimo protestów społecznych, solidarności, pomimo tego wszystkiego, co się działo, żadnych dyskusji, żadnych poprawek, żadnych możliwości zgłoszenia przez kogokolwiek, jakich uwag nie było, to przeszło jak przez walec, jak walec przez Sejm. Posłowie Platformy i PSL-u podnieśli rękę, bo byli do tego zmuszeni. Ja proszę Państwa również chcę powiedzieć, że w wielu krajach Europy wcale nie ma wydłużania wieku emerytalnego. Nowy prezydent Francji zapowiedział, że we Francji będzie skrócony wiek przechodzenia na emeryturę po wypracowaniu określonej ilości lat przez kobiety i mężczyzn, będzie przechodzenie na emeryturę w wieku 60 lat. W Niemczech, gdzie wydłużono wiek do 67 lat, dyskusje społeczne nad tym procesem trwały 5 lat. Przeanalizowano każdą grupę społeczną, każdy zawód, analizując, czy ludzi stać jeszcze, czy mają zdrowie, siły, by pracować. Są zapewne ludzie, którzy w wieku większym niż 67 lat są jeszcze sprawni i fizycznie, i umysłowo, i są w stanie pracować. Ale są zawody ciężkie, trudne, gdzie ludzie młodsi już nie mają siły, by pracować. W Niemczech średni okres przechodzenia na emeryturę, pomimo ustawowych 67 lat, średni wiek przechodzenia na emeryturę jest 62 lat. Więc to nie jest tak, że wszyscy w Europie idą w kierunku wydłużania wieku. Trzeba również brać pod uwagę opiekę zdrowotną, stan zdrowia społecznego, czyli to wszystko, co na własnej skórze ćwiczymy. Jeżeli jest lepsza opieka społeczna, lepsza opieka zdrowotna, medyczna, w Szwecji na przykład, ludzie chcą pracować dłużej, bo jest to dla nich jakaś wręcz sens życia. Jeżeli ludzie są schorowani, to jak można zmuszać ich do dodatkowej pracy? Więc chcę powiedzieć, że te rozwiązania emerytalne, jeżeli nie będą uzupełnione tym, co nazywamy polityką prorodzinną, czyli polityką wzmacniania rodziny, również jej funkcji podstawowej, jakim jest rodzenie dzieci i wychowanie tych dzieci, to żadne systemy sobie nie poradzą. Kryzys polskiej rodziny może nie jest jeszcze tak dotkliwy, jak to ma miejsce w niektórych krajach Europy Zachodniej, ale on na naszych oczach jednak postępuje. W Polsce co czwarte młode małżeństwo się rozwodzi. W wielu krajach Europy to jest co drugie małżeństwo. Prym wiecie, Hiszpania, która do niedawna była krajem katolickim, o stabilnych strukturach rodzinnych, kilkanaście lat rządów lewaków, pana Zapatero i jego kolegów, doprowadziło do tego, że rozbito rodzinę hiszpańską i młodzi ludzie się rozwodzą, bardzo wielu żyje w wolnych związkach. U nas ten proces jeszcze nie jest tak dramatyczny, ale niestety na naszych oczach przez każdy to widzi. Trzeba wziąć również pod uwagę, że współczynnik dzietności, myślę, że mało kto sobie w Polsce zdaje z tego sprawę. Współczynnik dzietności to jest statystycznie ilość dzieci przypadających na kobietę w wieku rozrodczym przyjmowanym między 15 a 49 rokiem życia. Oczywiście jedna ma dzieci, inna nie ma, jedna może mieć
mieć mniej, druga więcej. Mówimy o pewnej statystyce. Przyjmuje się, że dla prostej zastępowalności pokoleń współczynnik dzietności powinien być między 2,10 a 2,15. Bo niektórzy ludzie nie mogą mieć dzieci, niektórzy wybierają życie, na przykład w celibacie, życie konsekrowane. Niektórzy z powodów jakby świadomej decyzji nie chcą dzieci, więc zakłada się, że nie dwoje dzieci na dwoje rodziców, tylko troszkę więcej. W Polsce ten współczynnik dzietności w tej chwili wynosi poniżej 1,30, 1,29, a nawet widziałem dane statystyczne, mówił 1,23. Co się okazuje? Polska ma, biorąc pod uwagę wszystkie kraje świata, łącznie z krajami afrykańskimi, azjatyckimi, wszystkimi, Polska ma trzecie od końca miejsce, niechlubne, w ilości rodzących się dzieci. Więcej dzieci jest w Chinach, gdzie jest polityka jednego dziecka, ale są dopuszczone obszary w górach i w niektórych regionach wiejskich, gdzie można mieć dwoje lub troje dzieci. W Chinach jest współczynnik 1,55. W Polsce poniżej 1,30. To przecież powinno być dla nas wszystkich jakimś dzwonem, jakimś głosem jednak, by do tego nie dopuścić, byśmy nie pozwolili na to, że w krótkim czasie polskie społeczeństwo będzie nie tylko się starzało, ale będzie po prostu wymierało. To kto będzie wtedy, przepraszam, że mówię o sprawach takich może brutalnych, to kto będzie wtedy pracował, kto będzie płacił składki do ZUS-u, czy obojętnie jak to się będzie nazywało wtedy. Jedyną alternatywą wtedy, prawdopodobnie ktoś po to sięgnie, jest szukanie ludzi do pracy z innych krajów, z innych, tylko gdzie ci ludzie są? To są kraje arabskie, to są kraje w dużej mierze azjatyckie, czy też afrykańskie. I jakie to niesie konsekwencje dla życia społecznego, to widać choćby w Niemczech, w Berlinie, na Kreuzbergu, gdzie jest parę milionów Turków, we Francji, w tych osiedlach, wokół tych suburbiach, wokół wielkich miast, gdzie żyją Arabowie. To są ludzie innej religii, innej kultury, innej mentalności i oni nie chcą się zasymilować. Z całym szacunkiem dla nich, to szanujemy wszystkich, ale oni nie chcą się zasymilować ze społeczeństwem kraju, do którego przyjechali. Arabowie we Francji nie czują się Francuzami. Domagają się swoich specyficznych praw, takie jak były z krajów, z których wyjeżdżali. Turcy nie czują się Niemcami, pomimo tego, że korzystają pełną garścią z tego, co państwo niemieckie im jest w stanie zaoferować. Więc jest pytanie bardzo wprost. Jeżeli współczynnik dzietności będzie w Polsce utrzymywał się na tak niskim poziomie, jeżeli będzie ubywało ludzi po prostu, to kim będzie zastępowane na rynku pracy to pokolenie, które odchodzi? Teraz proszę Państwa, jakie są przyczyny niskiej dzietności? Jest wiele i najczęściej się podkreśla zmiany cywilizacyjne, zmiany psychologiczne, że młodzi ludzie, jest pewna moda na to, żeby nie mieć dzieci, że jest moda na hedonizm, na korzystanie z życia, na to, co teraz młodzi nazywają bycie singlem. To jest nie tylko nie jest uważane za coś złego, ale wprost media kształtują pewną modę na przyjemne życie, na korzystanie pełną garścią z tego życia, z tych wszystkich korzyści, przyjemności, wolny seks, podróże po świecie. To wszystko jest jakby odbierane jako coś tak oczywistego, a dzieci, każdy kto ma dzieci może o tym powiedzieć, to jest kwestia wyborów, odpowiedzialności, nieprzespanej nocy, braku pieniędzy, leczenia, chorób, żłobków, przedszkoli, szkoły. No przecież wiemy, to jest podporządkowanie całego właściwie swojego życia tym dzieciom. Niewiele już później mamy swobody, ponieważ musimy zawsze analizować, jakie konsekwencje naszych zachowań będą dla tych, których do życia powołaliśmy. W związku z tym, to ta zmiana mentalności nakręcana przez media oczywiście jest jednym z powodów. Ale okazuje się, że badania socjologiczne, które były prowadzone w wielu krajach świata, pokazują, że jednak przyczyny ekonomiczne często są ważniejsze niż przyczyny natury mentalnej.
że jeżeli młodych ludzi stać, przepraszam za to wyrażenie, bo gdybym mówił, że normę tylko i wyłącznie ekonomiczną przyłożymy, czy stać kogoś na dziecko, czy nie, to bardzo możliwe, że nasi rodzice nigdy by nas do życia nie powołali, bo zapewne ich również nie było stać na to, żeby mieć dzieci. Więc nie można tylko w ten sposób patrzeć. Ale trzeba również brać pod uwagę te warunki ekonomiczne, w jakich te dzieci będą wychowywane, czy ludzie bardziej świadomie i chętnie chcą mieć te dzieci, czy też nie. Okazuje się, jeszcze do tego wątku właśnie wrócę, że nie tylko zmiany mentalne. Ludzie, jeżeli mają warunki finansowe, warunki społeczne, ekonomiczne, korzystne, to chcą mieć dzieci. Niewielu jest ludzi, którzy świadomie rezygnują z dzieci. Są oczywiście problemy zdrowotne, to jest poza dyskusją, że zmiany cywilizacyjne, zanieczyszczenie środowiska, problemy z odżywianiem powodują, że coraz więcej ludzi nie może mieć dzieci. Ale jeżeli chodzi o tych, którzy mogą, to wielu ludzi chciałoby mieć dzieci, ale te powody, które wymieniłem, często przeszkadzają. I proszę Państwa, było niedawno prowadzone kilka miesięcy temu badanie w Wielkiej Brytanii. Opisywane notabene bardzo szeroko przez Gazetę Wyborczą, co mnie dziwi. Przebadano dzietność imigrantek z różnych krajów świata. W tym również Polek, naszych sióstr, córek, które wyemigrowały w dużej ilości na Wyspy Brytyjskie. Okazuje się, że Polki rodzą najwięcej dzieci na Wyspach Brytyjskich. Więcej niż kobiety z Indii, z Pakistanu, z Bangladeszu, czyli z tych kręgów cywilizacyjnych, czy hinduskich, czy muzułmańskich, gdzie jest jakby zachęta i przyzwolenie do tego, by rodziny były liczne. Polki rodzą najwięcej dzieci. Te dziewczyny, które w Polsce nie chcą rodzić dzieci, w Wielkiej Brytanii mają najwięcej dzieci. Brytyjczycy się z tego oczywiście cieszą, bo jest to jednak bliskość kulturowa, kolor skóry, myślenie europejskie, a w dużej mierze również i religia chrześcijańska, więc oni się z tego cieszą, ale jakie motywy są, że Polki tam chcą rodzić dzieci, a u nas nie? Okazuje się, że mają tam system pomocy społecznej, zasiłków, żłobków, przedszkoli, elastycznego czasu pracy dla dziewczyn, które karmią pieczą na przykład, ba, gwarancje dla kobiet powrotu na rynek pracy. Po odchowaniu dzieci kobieta ma pewność, że może wrócić do tej pracy, nie będzie miała problemu ze znalezieniem pracy. A często w Polsce jest to jeden z podstawowych, jedna z podstawowych obaw. Będziesz w ciąży, to cię z roboty wyrzucą. Nie poradzisz sobie. Więc okazuje się, że te rozwiązania, które przyjęto w Wielkiej Brytanii, a też szereg innych na świecie, nie ma czasu, by w krótkiej prezentacji wymienić wszystkie możliwości. Proszę Państwa, jeżeli ludziom dać warunki, to chcą mieć dzieci. To jest oczywiście kwestia dostępności mieszkań. Trudno jest mieszkać kątem u babci, dziadka, u rodziców. Konflikty się pojawiają i tak dalej. Ale jak mówi, są u siebie i na swoim. Brak mieszkań. W Polsce ogromnym problemem są również i bezrobocie wśród młodych ludzi. Więc właśnie zabieranie rynku pracy, wydłużanie dla ludzi starszych, zamiast otwieranie rynku dla tych, którzy powinni pracować, bo to jest dla nich ważne nie tylko z powodu dochodów, poczucia pewnego psychicznego, pewnej wartości, jak człowiek pracuje, czuje się lepiej, czuje się, że od niego coś zależy, ale to jest również kwestia właśnie środków na podjęcie decyzji o założeniu rodziny, o małżeństwie, o tym, żeby mieć dzieci. To co mają powiedzieć ludzie bezrobotni albo młodzi ludzie pracujący na umowach śmieciowych, którzy nie są wygodni dla banku, żeby kredyt uzyskać. To jest cały kompleks zjawisk, które zjawisk ekonomicznych, społecznych, które wpływają na to, że ludzie ociągają się z tym, żeby mieć dzieci, nie chcą tych dzieci, boją się mieć tych dzieci, czy sobie poradzą w życiu, a co jeżeli już będziemy mieli dzieci i wyrzucą z pracy tego jedynego żywiciela. To są wszystko zjawiska ekonomiczne. I się okazuje, że w wielu krajach świata nie musimy wyważać żadnych otwartych drzwi. Skandynawia, Szwecja, Dania, Belgia, Francja wypracowały rozwiązania, które powinniśmy przeanalizować w Polsce. Wybrać te rozwiązania, które są dla nas korzystniejsze
i ze względu na możliwości finansowe państwa, ale również na naszą kulturę, trudno mi w tej chwili określić, które działania powinny być brane pod uwagę. Myślę, że pewnego rodzaju miks działań, które ludzie sami powinni wybierać. Bo na przykład dla wielu rodzin wartościowsze od miejsca w żłobku czy przedszkolu byłaby babcia, która pomaga. No więc zapędzenie babci do pracy 7 lat dłużej uniemożliwi pomoc ze strony tej babci, która często znakomicie, lepiej czasami niż matka, wpływa na wychowanie dziecka. To jest jedno. Ci, którzy decydują się na to, żeby jednak korzystać z przedszkoli, no co się okazuje? No nie ma tych przedszkoli publicznych, tych troszkę tańszych, jest coraz mniej. Samorządy bronią się, jak żeby nie tworzyć nowych, bo jest to dla nich ogromne obciążenie. Prywatne przedszkola, które powstają, one będą powstawały, wielu tych młodych ludzi gorzej zarabiających nie stać po prostu na to. No więc zaczyna się błędne koło po prostu. Wiele działań powinniśmy transponować do Polski, dając ludziom możliwość wybierania takich rozwiązań, które są dla nich konkretnie w ich sytuacji losowej, życiowej, najbardziej optymalne. Tych propozycji jest wiele. To nie jest tylko kwestia pieniędzy. To jest kwestia ulg podatkowych. To jest kwestia rozliczania się z dziećmi. To jest kwestia również, muszę o tym wspomnieć, uwzględnienia rodzin chłopskich. Rolnicy nie płacą podatku dochodowego, płacą inne podatki. To wcale nie małe, jak często ludzie w mieście myślą, ale nie ma możliwości zastosowania jakiejkolwiek wysokości ulgi podatkowej na każde dziecko, tego 1140 tam ile złotych w tej chwili przy rozliczeniu. Drugie, coś mi po ulce podatkowej, którą odliczam od podatku, jeżeli ludzie zarabiają tak mało, że nie są w stanie z tej ulgi skorzystać. Dane, które niedawno widziałem, mówią o tym, że ta ulga 1142 zł, przysługująca chyba od kilku lat na jedno dziecko, nie jest w Polsce wykorzystywana. Średnie wykorzystanie ulgi na dziecko wynosi około 800 zł. To znaczy dochody ludzkie wielu ludzi są tak niskie, że nie są w stanie od tego, mają mniejszy podatek niż ta możliwość odliczenia. Czyli to nie jest pytanie, czy to nie jest dobry kierunek wyłącznie odliczanie od podatku. To jest również zróżnicowanie, czy formy wsparcia, takie jak becikowe na przykład, powinno dotyczyć wszystkich ludzi. Tu się często mówi sprawiedliwość, demokracja, równe warunki dla wszystkich. Nie. Dla niektórych ludzi bardzo dobrze zarabiających to są pieniądze śmieszne. Pieniądze, które właściwie wydaje się na kilka wieczorów w restauracji. Dla wielu ludzi to są podstawowe środki na wózek, na pierwsze wyposażenie dla dziecka. Czy to, co wprowadziliśmy kiedyś, to becikowe, powinno być realizowane w dalszym ciągu w ten sposób, że dla wszystkich? Sądzę, że należałoby to jednak starać się zróżnicować. Czy różnego rodzaju formy pomocy stosować dla wszystkich, bo się wszystkim należą, czy jednak brać pod uwagę zamożne społeczeństwa. Tym bardziej, że dochodzimy do sytuacji, i to jest statystycznie udowodnione, do sytuacji, powiedziałbym, dość sytuacji, którą opisujemy w ten sposób, że ludzie biedniejsi mają więcej dzieci, a ci bogatsi, których stać by może było na te dzieci, na lepsze wychowanie, na lepsze wyposażenie, alimentowanie i stałe życie, tych dzieci mają mniej albo wcale. Czy to jest sprawiedliwe? Zauważcie Państwo, że jeszcze do niedawna pokutowało w społeczeństwie takie przekonanie, że ludzie mający więcej dzieci są ludźmi nieodpowiedzialnymi. Są ludźmi głupimi. Nie umiejącymi zabezpieczać się przed ciążą. Ba, to od razu był przeskok, to są ludzie z marginesu społecznego, to jest patologia. Posiadanie dzieci jest patologią. Takie było do niedawna twierdzenie. A ja bym powiedział tak. Ci, którzy decydują się na większą ilość dzieci, biorą na siebie ogromny ciężar, nie tylko myśląc w przyszłości o swoim losie, swoim zabezpieczeniu, ale biorą na siebie ciężar,
który będzie później procentował i korzystny dla całego społeczeństwa. W związku z tym trzeba się zastanowić, czy ci, którzy nie chcą mieć dzieci, ja nie mówię o problemach zdrowotnych, chcę to bardzo jeszcze raz rozdzielić, czy nie powinni partycypować w większym stopniu, na przykład w spłatce ZUS-owskiej. Czy dotknę tematu trudnego. Ludzie, którzy chcą żyć w związkach partnerskich, w związkach homoseksualnych, to jest ich wybór. Nie mnie oceniać. Kto inny będzie kiedyś tam oceniał. Ale chcesz żyć w ten sposób, twoja sprawa, ale w związku z tym powinieneś w większym stopniu partycypować w tym, co jest dla społeczeństwa ważne. Czyli w podatkach, w opłatach, w różnego rodzaju tych kosztach, które również idą na wsparcie rodzin, które w twoim imieniu i dla ciebie przygotowują młode pokolenie. Oczywiście to zaraz słyszę głosy krytyczne, jak można ludzi w ten sposób, to jest świadomy wybór, kto będzie nas tu zmuszał i tak dalej. Ale to są konsekwencje. Jeżeli uznajemy wspólnie, że dzieci są naszą narodową, społeczną wartością, naszym skarbem, naszym bogactwem, bez którego nie przeżyjemy jako społeczeństwo, to koszty utrzymania tych dzieci powinny być również przełożone na tych, którzy nie chcą tych dzieci. Z różnych powodów. Jak to wyliczyć? Na to, myślę, byłoby przyzwolenie, myślę, wielu ludzi w Polsce, by to przeanalizować, rozważyć scenariusze, warianty. Ja w klubie parlamentarnym zajmuję się innymi sprawami. Ja przede wszystkim zajmuję się sprawami dotyczącymi polskich obszarów wiejskich, negocjacjami z Unią Europejską, tego, żeby nas nie oszukano po raz kolejny. To są te główne moje obszary zainteresowań. Sprawami dotyczącymi rodziny zajmuje się wielu posłów bardzo kompetentnych. Myślę, że najbardziej kompetentną osobą w tej chwili w Sejmie jest pani profesor Józefina Grynkiewicz, która zna chyba wszystkie systemy zabezpieczenia społecznego na świecie. Ona jest w stanie precyzyjnie przedstawić, wyliczyć to wszystko. Jesteśmy przygotowani do rozmowy, do tego, żeby szukać i kompromisu społecznego, ale przede wszystkim mieć na względzie to w tym myśleniu ten priorytet, jak pomóc młodym ludziom, by chcieli, mogli, potrzebowali i byli szczęśliwi, mając większą ilość dzieci. Bo to jest dla nas wszystkich potrzebne. Oczywiście jest problem pewnej erozji budowanej przez, w dużej mierze przez media, niszczenia autorytetu dotychczasowego modelu rodziny. Modelu opartego na rodzinie wielopokoleniowej, o ogromnej roli tego pokolenia trzeciego, dziadka i babci, i rodziny wielodzietnej. Kult piękna, zdrowia, siły, witalności, seksualności sprawia, że tylko się chce pokazywać to, co jest piękne, ładne, miłe dla oka, słoneczny patron. Natomiast o problemach starzenia się, o problemach chorób, o problemach, no, w pewnym sensie tych, które każdego z nas będą czekały, no o tym się nie chce mówić. To jest spychane na margines. Starsi ludzie i proszę tego może nawet nie komentować, ale czy może być coś bardziej perfidnego niż prowadzona kilka lat temu przez młodzieżówkę Platformy akcja Zabierz babci do domu? Czy może być większe upokorzenie dla starszych ludzi, których się w ten sposób próbowało, nie wiem, ubezwłasnowolnić, bo ona może będzie głosowała nie tak, jakby sobie przewodnia siła w tej chwili życzyła? Czy może być większy brak szacunku dla osób starszych z doświadczeniem, z mądrością, ale przede wszystkim obywateli tego kraju, za których nikt nie ma prawa decydować? Szczególnie, że w Polsce kult i szacunek dla osób, dla starszych kobiet w historii Polski był szczególny. Chyba nigdzie w Europie nie występował taki kult i szacunek dla starszych kobiet. Ojciec Bocheński definiował jako matronę. Piękne jego opracowanie takie filozoficzne. To te starsze kobiety
były często najważniejsze w rodzinie. Mężczyźni ginęli na wojnach, w powstaniach, żyli krócej, wyjeżdżali do pracy. To na te starsze kobiety spadał obowiązek i zadbanie o to, żeby biedy nie było, jakoś gospodarowania mądrego tym często niedostatkiem, ale również to one przekazywały wiedzę o rodzinie, o ciociach, wujkach, o komunikacjach. One przekazywały wiarę, one uczyły pacierza, one przekazywały tradycje patriotyczne, mówiły o ojczyźnie. Dlatego były w rodzinach wyjątkowo szanowane. Te starsze kobiety były najważniejszymi członkami polskich rodzin. Gdzieś to wszystko jest niszczone, zabierz babce do domu. To są rzeczy przykre, ale niestety musimy o tym również, proszę Państwa, mówić. Ja myślę, że każdy z nas indywidualnie też, nie tylko oglądając się na rząd, na państwo, na władzę, też indywidualnie powinien starać się pomagać tym młodszym ludziom poprzez odpowiednie wychowanie, pokazanie tych zdrowych relacji rodzinnych. Ja akurat mówię do środowiska ludzi w dużej mierze związanych z Kościołem, więc ja nie tego wątku nie będę kontynuował. Myślę, że każdy doskonale to rozumie. Ale również i pewne takie działania, które czasami może nawet i trudno nam przyjąć. Nie wytykajmy palcami tej dziewczyny, która zaszła w ciąży. A może trzeba jej pomóc? A może ona jest zagubiona? Pomóc nie tylko kazaniem i mówieniem dziecko popraw się. Czasami to jest potrzebna pomoc materialna. To jest czasami pomoc w znalezieniu konta do życia. To są, ja już tego wątku nie będę kontynuował, ale wydaje mi się, że każdy z nas, również indywidualnie, w własnym otoczeniu, powinien starać się tłumaczyć, wyjaśniać i pomagać materialnie, na ile nas stać, to jesteśmy w większości ludźmi niezamożnymi, ale pomagać ludziom w tym, żeby jakoś dziecko jest poczęte, żeby zostało urodzone, nie namawiać do aborcji, tylko przeciwnie, tłumaczyć, wyjaśniać, w zależności, nie wiem, okno życia, ale to często ten społeczny oddźwięk, to społeczne wsparcie, ta duchowa i materialna pomoc mogą zadecydować o takich, a nie innych zachowaniach odnośnie życia. Czy przerwać ciążę, czy urodzić dziecko. Często to dotyczy ludzi bardzo młodych, niedoświadczonych życia. Gdzie chwila, nie wiem, kłopoty, chwila jakiegoś zawirowania kolorowego światła na dyskotece, tak, a nie inaczej życie czasami całe ustawia. Myślę, że to jest również element tej mądrej polityki prorodzinnej, rozumianej jako działanie każdego z nas. Ale tym chcę zakończyć. Jeżeli nie będzie świadomych działań ze strony rządu, rządzących, przebudowania również systemu finansowego, którego celem będzie pomoc, materialna pomoc, powiązana również z całym systemem wychowania, uczenia, szacunku dla życia, dla zdrowia, dla człowieka w każdym jego wieku, to konsekwencje tego za 20-30 lat niestety to społeczeństwo poniesie. Jest jeszcze czas, by to naprawiać. Jak to robić, ale nie mam do końca wiedzy i przekonania. Wydaje mi się, że to, że o tym rozmawiamy, że może będziemy starali się jakieś wyciągać konsekwencje, że również są propozycje rozwiązań ustawowych w Sejmie, no ale cóż z tego, no my możemy te propozycje składać i tak w Sejmie zostanie wszystko odrzucone tylko dlatego, że zgłosiła to opozycja. Najgorsza głupota ze strony Platformy czy PSL-u zgłoszona przejdzie. To mi przypomina, przepraszam za porównanie, cesarza Kaligulę, który zadecydował kiedyś, że jego ukochany koń zostanie konsulem. Miał taką władzę, że chciał tego konia zrobić konsulem, no zabito go wcześniej, więc konia nie zrobił konsulem, ale władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie i to jest inne. Bardzo dziękuję, że Państwo wytrzymali w tym upale. Prosiłbym, byśmy dyskutowali i o tym, o czym mówiłem, również co robić, by nie tylko wiadolić i narzekać, ale byśmy starali się, no każdy na ile go stać, jak ma możliwości działać na rzecz rodziny, ale również każdy inny temat, jaki Państwo, każdy inny, jaki Państwo zaproponujecie, będę starał się wziąć udział w dyskusji. Proszę Panie Panie, bardzo.
właśnie odnośnie wsparcia młodych dzieci, które opiekują dzieci, że właśnie u nas to wsparcie jest niezwykłe i właśnie ja nie trafię założyć w szkole, tylko kawałek ostatnie lata, że wszystkie te dziewczyny, które mają rodzice, są opiekowane przy nas w szkole taką wielką mocą, że ja o tym mówię, to powiem, że aż ze wzruszeniem, to się okazuje, że nie wszystkie dzieci wykładają dzieci w rodzinie. Mają męża, no w tej chwili są już takie dziewczyny, które mają konkretne dzieci, oczywiście szkoły skończyły, bo my jakby nie robimy nic przeciwko temu, żeby z dzieci, te dzieci nie mogą do szkoły. Same chodzą, później zakładają rodziny i rodzice są tutaj na sytuacjach bardzo mocnych, gdzie osobiście przeżyłam taką sytuację, gdy moja uczennica gdzieś na praktykę sobie wróciła, że było przed Bożym Narodzeniem, przyszła do mnie z płaczem i mówi tak, proszę Pana, oczekuję dziecka, a wszyscy mi każą to dziecko zabrać. Wszyscy, mama, tata, siostra, brat, ten chłopak, wszyscy. A ja mówię, ta dziewczyna mówi tak, mówię, proszę Pana, jak ja rodzinę moje dziecko, to w ogóle ja nie to moje życie, to koniec mojego życia. I proszę sobie wyobrazić, że razem z panią tatą, z dyrektorem, udało się ją przeprowadzić przez te wszystkie trudności. Ile dzisiaj na maleńkim mieszkaniu w Tarnie, to dziecko ma już chyba 6 lat, czy 7, i po prostu mieszka, oczywiście nie założyła rodziny, bo to nie dało się, no, spróbowaliśmy, ale nie można powiedzieć do uwagi. Ale ona po prostu teraz mówi, proszę Pani, bo się spotykamy z ostatkami. Mówi, żyje, ono moje dziecko. Także, no mówię, że to trochę z emocjami, ale rzeczywiście takie sytuacje, wtedy, kiedy w środowisku znajdzie się, znajdą się ludzie, którzy potrafią pracować. Inna klasa, dwie dziewczyny, też moja osobista klasa. Dziewczyna przychodzi, najpierw też bardzo zrobiła mama do dziewczyny. Mama przyszła, dziewczyna przyszła, chłopak przyszedł, pan dyrektor, pani pedagog i ja. Spotkanie w grupie rodzicielskim, rozmawiamy. Wszyscy płaczą, przychodzi taki moment, że wszyscy są tak w oczach. I proszę sobie wyobrazić, piękna rodzina. Dzisiaj ta dziewczynka jest z tego osiedla, co ja, więc nieraz widzę ją z tą mamą, z tatą, ona jak na takim małym rowerku jeździ, bo to mama było 4 lata, czego nic nie było. Czasami można uczyć coś kiedyś. Więc wtedy, kiedy to wsparcie jest, myślę, że i rodziców, chociażby rodziców to dużo wsparcia, ale też to wsparcie jest. Gdy ci młodzi rzeczywiście dają nadzieję na to, że ta rodzina była dobra, no bo jeżeli ma być niedobra, no to czasami lepiej jest, jak no jeżeli ta mama sama to mówi dziecko. Ale kilka takich małżeństw, że naprawdę są piękne, także w górę serca. Mówię o tym, żebyśmy nie myśleli, że już nie da nic zrobić, że czasami coś się da zrobić. No myślę, że nawet dużo uda się to zrobić. Jeżeli jakby swoje serce położymy na stole. A jeszcze powiem naszą panią pedagogę niezwykłą, gdzie jest dziewczyna, która urodziła już trzecie dziecko, nie jest w małżeństwie. I to trzecie dziecko było zagrożone. Wszyscy powiedzieli, że trzeba to dziecko, no nie wiem, zabić. A ona dzwoni do naszej pani pedagogi, na szkołę 10 lat temu skończyła. Mówi, proszę pani, mówi, pani spróbuje nas ratować, bo chcą mi wszyscy to dziecko zabić, a ja mam dwójkę, to trzecie chcę urodzić. Nie dało się tutaj nic wyciągnąć, bo to były chyba wakacje, 2 lata temu. Ja będę z domu, w komputer, zaczęłam szukać po Polsce miejsca, gdzie można by tą dziewczynę odesłać z tą dwójką dzieci, żeby ona mogła urodzić to trzecie dziecko. I wszystko się udało. Też mówię, że to wydarzenie, no takie mocne i niezwykłe. Jest taka, że właściwie każdy człowiek, kto do niej przyjdzie, to zawsze otrzymuje to wsparcie. I jeszcze powiem, że ta dziewczyna była od takiej rodziny, to gdzieś chowa Kołnicę, gdzieś tam te strony. No znaleźliśmy to w internecie. Była w rodzinie, która ją przyjęła jak swoje dziecko i tak jakby jak wnuki te dzieci były. No i wszystko się dobrze skończyło. Także czasami trzeba trochę ruszyć głową i na wszystko chyba mieć w myśli, że ten człowiek, który się rodzi, on jest taki ważny. Każde dziecko jest ważne, które ma się urodzić. I jeżeli to sobie uświadomimy, to właściwie zawsze znajdzie się rada, żeby ono się urodziło, żeby mogło żyć i funkcjonować. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Pośle, Szanowni Państwo, jak się polityka prowadziła. Te odnośniki prorodzinne zawsze były bardzo bliskie. Oczywiście realizacja, zrealizowanie wszelkich potrzeb jest tematem bardzo trudnym.
to, co wszystko jest związane z rodziną i tak dalej, dotykanie, w sensie mam do czynienia z pewnym działaniem doraźnym. Tworzymy fundacje, tworzymy działania pomocowe, tworzymy organizacje, które wspomagają rodziny, mamy Caritas. Posłowie angażują się w wszelkich różnych działań. Są to tak zwane działania doraźne. Wydaje mi się, iż jest to wszystko, co dzieje się, jest wierzchołkiem tej góry lodowej, a trzon tej góry lodowej stanowi system tworzenia stanowisk pracy, koszty tworzenia stanowisk pracy i utrzymanie tych stanowisk pracy długotrwałe. To jest bardzo ważna kwestia, do której żaden z parlamentów, żaden z ugrupowań politycznych dotychczas w jakiś sposób racjonalny być może nie podeszło. Słyszymy z opowiadań ludzi, którzy wyjeżdżają do Anglii, do Niemiec, do wszystkich krajów. Słyszymy, jak łatwe jest uruchomienie indywidualnej działalności, jak małe są koszty zorganizowania stanowiska pracy, jak małe koszty są utrzymania tych stanowisk pracy dla właścicieli zakładów. Jest to zupełnie inna historia. To, co mamy do czynienia w tym kraju, to mamy do czynienia z systemem, który przejada te wszystkie składki w dużym stopniu, marnotrawi te wszystkie składki w dużym stopniu i w zasadzie nie pozwala uruchamiać tych stanowisk pracy pracodawcy. Mamy też wielką szarą strefę w Polsce, takich gruziących, także mówi się o pracownikach zatrudnionych na czarno, za symboliczne parę złotych. Ta grupa dzisiaj w tym kraju jest już bardzo duża. Żaden z pracodawców nie chce płacić całego ZUS-u, w ogóle nie chce płacić ZUS-u, nie chce ponosić żadnych kosztów utrzymania tych stanowisk pracy. Mówię powiedzieć, jest to ten główny trzon problemów, do którego każdy z parlamentów powinien podjąć. Oczywiście później dopiero moglibyśmy ustalać bardzo konkretne reguły wspomagania rodzin, praca wspomagania dzieci, które by się pojawiały w tych rodzinach i tak dalej. Wszelkie działania pomocowe wtedy będą miały jakąkolwiek racjonalność. Na dzień dzisiejszy, gdybyśmy chcieli stworzyć taki realny system prorodzinny, wspomagający rodziny przy tych dochodach dzisiejszych, przy tych dochodach najniższych, płacach śmieciowych, jak Państwo słyszycie z telewizji, z radia, są to płace śmieciowe, głodowe. Rodziny naprawdę niewiele zarabiają, to wystarcza zaledwie na opłacenie biletu miesięcznego, podstawowych rachunków. Czasami brakuje, nie mówię już o lekach, o kosztach leczenia, o prywatnych wizytach, gabinetach lekarskich. To są rzeczy dzisiaj niemożliwe. A dlatego też uważam, że głównym elementem jest działań Parlamentu Polskiego stworzenie takiego systemu, zdrowego systemu, który spowoduje wzrost napływu składek na ubezpieczenie społeczne, składek chorobowych, organizacji społecznych, który uruchomi ten kraj zupełnie w innym wymiarze. Pojawią się nowe stanowiska pracy, ludzie będą mieli dużą zachętę do tego, aby wrócić do tego kraju właśnie z Anglii, z Irlandii, z Niemiec i pracować tutaj i mieć możliwość odprowadzania właśnie tej realnej składki na ubezpieczenie, na emeryturę, przyszłą i tak dalej, a pracodawcy będą mogli odważnie uruchamiać nowe stanowiska pracy, dlatego wydaje mi się, że to jest ten główny kierunek, który powinien być na pierwszym miejscu, natomiast istotna jest właśnie tutaj taka prośba do Pana posła, aby Prawo i Sprawiedliwość w szczególny sposób właśnie uwzględniło ten kierunek działania, bo wydaje mi się, że jest to kwestia najważniejsza. Dziękuję. Pan Panie Radny. Ja chcę coś powiem, co Pan poseł przed chwilą powiedział. Jest święta racja w tym, co powiedział Pan Kosiński przed chwilą. Wypracować ten system opieki nad dzieckiem, nad rodziną. Ale wszyscy słyszeliśmy, co mówi Pan poseł. Wszelkie propozycje PiS-u są już w Sejmie podcinane. Nie ma żadnych szans, żeby przegłosować jakąś porządną inicjatywę ustawodawczą w tym kierunku. No i to, co słyszeliśmy, to jest dla nas bardzo pesymistyczne. Jeżeli ten rząd się utrzyma przez tyle lat, ile jeszcze nas powiedzmy, jest osadzone to 3 lata i nie daj Boże jeszcze dłużej, no to zupełnie, tak jak ktoś powiedział w Niemczech, że wyginiemy do rzędu 15 milionów, czyli połowa Polaków no, wyżej wtedy nas rozdzielą na jakieś inne narody. To, co Krzysztof powiedziałeś, to jest świetna racja, że musimy stworzyć takie stanowiska pracy i system takiej opieki, ale jak to zrobić? Jak to zrobić, kiedy mamy mniejszość w parlamencie, kiedy wszelkie inicjatywy są obcinane i już wybrać się. Chciałbym się podziękować, bo widzę, że jest ciekawa dyskusja, ja osobiście się troszkę odnieść. To nie jest tylko kwestia organizowania
ułatwień przy zakładaniu firm, bo często się próbuje przestawić do problemu jednego okienka. Jest tutaj, jak ktoś nie założyć firmy w ciągu paru dni, tylko trzeba jedno okienko udostępnić. A może niech tej firmy nie zakłada, bo nie można sobie nie poradzić z prowadzeniem, z obsługą księgową, ze składkami i tak dalej. Problem moim zdaniem jest szerszy, polegający na tym, że zaczyna się kurczyć rynek pracy. Bo jeżeli upadają całe gałęzie gospodarki, to gdzieś ludzie mają pracować. Państwo doskonale wiecie. Wiele tysięcy ludzi pracowało w przemyśle stoczniowym i zakładach kooperujących ze stoczniami. Najlepsze stocznie w Europie. Silniki okrętowe. To Wimor w Toruniu. Wiele zakładów, które pracowały na rzecz stawu. Tysiące ludzi. Wasze zakłady. Ci ludzie mieli pracę, ponieważ był sprzedawany produkt finalny. Kiedy zniszczono, z powodu absolutnie politycznych, zniszczono sektor stoczniowy, a stocznie niemieckie, które Niemcy dofinansowali, nam zabroniono, stocznie niemieckie nie mogą się opędzić od zamówień na różnego rodzaju statki w Rostocku, w Bremen, wszystko kwitnie. To podcinamy całą gałąź gospodarki, która skutkuje potem, że ileś tysięcy ludzi nie ma pracy. Teraz weźmy, proszę Państwa, pod uwagę pewien nowy obszar, który się pojawił. Trzeba będzie więcej energii elektrycznej. I ciebie. Jaki kierunek wybrać w polityce państwa, a przecież rządzący, obojętnie czy ta czy inna opcja, powinni brać pod uwagę interes państwa i społeczeństwa. To jest podstawowy interes. Można iść w kierunku takim, jak wybrali Niemcy, czyli zmian prawnych, funkcjonalnych i logistycznych pozwalających na produkowanie energii rozproszonej w tysiącach, milionach miejsc. Ma ktoś dach, może ten dach pokryć panelami fotowoltaicznymi po to, żeby produkowało bardzo mało, 1, 2, 3, 5 kW mocy to. Może mały wiatr, nie fermy wiatrakowe, tylko jeżeli ma jakąś swoją działkę, są takie wiatraki, które nie wymagają chyba nawet pozwoleń do kalenicy dachu, może to produkować. Dla wielu rolników posiadających ogromne budynki, fermy, górniki, to byłoby dodatkowe źródło dochodu. To jest kwestia rozwoju sektora biogazowego w Polsce, czyli śmieci, odpady, odwody zwierzęce. Można z tego wytworzyć gaz, który może być ciepły, a może być przerobiony na prąd. W Niemczech, kiedy takie prawo uruchomiono, powstało 2 800 tysięcy producentów prądu. Każdy właściwie, kto buduje swój domek, no to go obłoży tam panelami różnymi, nie na swoje potrzeby wyłącznie, ale również z możliwością sprzedaży do sieci. Licznik jest w pewnym uproszczeniu, to powiem, dwustronny. Korzystam z sieci, to mi liczy i za to zapłaca. Nie korzystam, to kręci licznik w drugą stronę, bo ja sprzedaję prąd do sieci. 2 800 000 producentów prądu. A co się dzieje w Polsce? W Polsce jest nieco ponad 1000 producentów prądu, w tym wliczane są kilkaset wiatraków. Czyli są tylko te wielkie elektrownie opalane węglem brunatnym czy kamiennym. Sprzedaliśmy zakłady, które zajmują się handlem prądem. Enera, Energa i E.ON. I to notabene są zakłady, które są własnością rządów Europy Zachodniej. Sprzedaliśmy i teraz te firmy mówią, a my nie chcemy tych rozproszonych, tych drobnych. My chcemy budować nowe wielkie elektrownie. Najlepiej elektrownie atomowe. Przy elektrowni atomowej będzie pracowała jakaś firma, paręset osób może będzie pracowało, bo to jest duży reżim, jeżeli nawet do tej elektrowni by doszło. Gdyby potraktować teren Polski i to są proste wyliczenia, proste technologie, to wszystko jest, nie potrzeba tego wymyślać. Iść w kierunku tym, które Niemcy przyjęły u siebie, to tworzy się tysiące miejsc pracy. Tych, którzy będą produkowali, którzy będą instalowali, którzy będą konserwowali, dbali o tę wielką polską elektrownię, jaką byłby obszar całego kraju. To jest kwestia wyborów na rynku.
Jeżeli się zdecydujemy na wielkie elektrownie, to pomijając to, że zagrożenie, skażenie środowiska potencjalne czy rzeczywiste, to ogromne koszty przesyłu. Koszty przesyłu zaczynają być droższe niż koszty produkcji prądu. Wielkie, potężne sieci przesyłowe, a tego wszystkiego można by uniknąć, wprowadzając kogeneracyjne wytwarzanie energii w rozproszeniu. Masz rację, ale to jest wybór, co się chce wybrać w tym społeczeństwie. Jak mówię, to jest wybór zupełnie jednoznaczny. Znaczy, ja powiem o wysokości, nie chodzi, znaczy nie chodzi o wysokość, bo to, co ludzie mówią, że składka na przykład w Anglii jest na poziomie miesięcznym, która mówią trzecia składka, jest fundusz emerytalny, ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Jest kilkadziesiąt punktów. Nie wiem, Państwo, ja nie znam, dlatego nie chciałem się wypowiadać, bo nie znam dokładnych danych. W Niemczech jest kilkadziesiąt euro, a jest różnica pomiędzy prawie 1000 zł. Najniższy ZUS w Polsce dzisiaj to jest prawie 1000 zł, słuchajcie. Najniższy ZUS. To są bardzo wysokie koszty. I od tego pracodawcy uciekają. I dlatego nie mamy tych kroków. Każdy, kto nawet sprzedaje VAT-y, powinien móc odprowadzić przez te trzy podstawowe składki. To jest kwestia podatku niewysokiego, a dla wszystkich. Wtedy ludzie nie uciekali po całą strefę. Płacimy niżej. To, co w Ameryce mówili, że jedyne, co jest pewne w życiu człowieka, to jest śmierć i podatki. I ludzie płacili te podatki, jeżeli one były tak skalkulowane, no że nie warto oszukiwać. A wtedy, jak się spadnie, to jest tragedia, to jest koszty ogromne, to jest kara i tak dalej. Natomiast ludzie oszukują, bo ich po prostu na te podatki nie stać. Ale to jest właśnie pytanie, jak kalkulować w skali państwa, kiedy to państwo jest potwornie drogie. Jeżeli mówi się o redukcjach w administracji i w ciągu ostatnich lat obecnej koalicji około 100 tysięcy ludzi zostało zatrudnionych, a teraz w jaki sposób oni byli zatrudniani, jak było pompowane z państwa, z zasobów państwowych do prywatnych kieszeni, no to widzimy kolejną aferę, którą ktoś odsłonił. To, co z grubsza było wiadomo, tylko ktoś po prostu to napisał i opisał. I teraz widzimy, jak to państwo jest okradane. W takiej sytuacji to nigdy nie będzie odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby tego molocha utrzymać. Trzeba będzie ludziom dokładać podatki. No to ludzie uciekają od tych podatków, uciekają w szarą strefę, wyjeżdżają za granicę, przenoszą firmy za granicę. To jest błędne koło po prostu. Kwestia podatków, ja już o tym nie mówiłem, ale proszę Państwa, jeszcze wrócę do tych zachęt dla dzieci. W Polsce od 1 stycznia wprowadzono 23% VAT na rzeczy dla małych dzieci. Na te buciki, na te skarpetki, na te śpioszki, które się za chwilę dzieciak wyrośnie albo się formą, na to wszystko. 23%. Prawie 1/4 wartości produktu jest podniesiony o VAT, który zbiera państwo. VAT jest zero. To gdzie jest polityka prorodzinna, gdzie rodzina? Przecież ci młodzi ludzie, mający to dziecko, oszczędzający na wszystkim, te dzieciak się to wydziela, to wszystko tam szybko, że tak powiem, się zużywa. No bo to jak to z małymi. Dobrze, że jeszcze dziewczyny mają między sobą jakąś wymianę, że tam między tymi dzieciakami to krążą te rzeczy, które się nie zużyją, ale jest wiele zużywających się. To jeszcze włożyć 23% podatek, bo to jest dochód państwa. Przecież to jest jakaś chora polityka. Panie pośle, ja chciałabym, prosiłabym, żeby pan przybliżył nam sprawę dotyczącą nas, Polaków i obojętnych, czy to robi po prostu wszystkich nas Polaków, to co będzie nas dotyczyło, jeżeli sprawa emisji CO2. Chcę nikogo zachęcać do tego, żeby się zapisywał do Prawa i Sprawiedliwości. Bo i wielu ludzi nie chce należeć do żadnej partii, wielu ludzi ma niesmak, myśląc o partii, przedstawiono w ogóle życie polityczne w Polsce, przedstawiono jako grę złodziei, oszustów i tak dalej. No i tego typu przekonania jakby funkcjonuje, ale jest wielu ludzi, którzy popierają nasze działania, którzy nawet dostrzegają mankamenty w Prawie i Sprawiedliwości. Ja powiem tak, to nie jest idealna partia. Dużo było o tym mówić, ale idealnie to może są Pana Boga. Natomiast jest pytanie inne, że jeżeli chce się uprawiać realną politykę, to trzeba patrzeć też na te partie, które przekroczyły pewną masę krytyczną, które się liczą. Bo cóż z tego, że może są partie lepsze, bardziej kochane. Ja na przykład bardzo szanuję Marka Jurka. Bardzo szanuję jego osobiście i ludzi, którzy z nim współpracują. Cieszę się, że doszło do porozumienia między PiS-em a Prawicą Rzeczpospolitej, że jakoś tam się to wszystko ładnie skleja, bo był moment niedobry. Tylko, że
jak ja mam wybierać, na kogo postawić, to ja nie chcę stawiać na partię, która ma poniżej 1% i nigdy więcej mieć nie będzie. To jest zawsze kwestia jakiegoś wyboru. Ale po co o tym mówię? Jest wielu ludzi z środowiska dla mnie bardzo ważnych, związanych z Kościołem, z Solidarnością, z nurtami patriotycznymi, związanych z kombatantów, z Iraków, ludzi, którzy... To jest to środowisko, z którego ja się wywodzę i z którym chcę współpracować. I chciałbym, jako ten poseł Prawa i Sprawiedliwości tu z Grudziądza, pomóc również w działalności tych środowisk, tym, czym dysponuję. Biuro jest od ręki dla każdego do dyspozycji. Ja już wiem o tym, że każdy, kto się chce spotkać, za darmo, proszę bardzo. Kawa, herbata, łączność, jakieś tam... No to czym jesteśmy w stanie pomóc. Jeżeli jest potrzeba, zresztą to jest mój obowiązek jako posła, również przedstawianie, przenoszenie pewnych problemów zgłaszanych dalej. Część z Państwa była u mnie w biurze na różnych indywidualnych spotkaniach. Staram się to robić, ale dla mnie jest ważne, żeby te środowiska, które są dla Polski ważne, żeby starały się również wspierać Prawo i Sprawiedliwość, podpowiadać, również czasami i może i skrytykować, bo to też jest potrzebne, po to byśmy razem mogli starać się Polskę uzdrowić, by iść w kierunku tej poprawy. Dlatego będę się starał również we współpracy i z Prawem i Sprawiedliwością tutaj grudziąską, i z Marzeną, i z Wiesiem, organizować również otwarte spotkania z różnymi ludźmi. To było, to przed wyborami nawet parę razy dobrze zafunkcjonowało, bo przecież był profesor Zybertowicz, byli różni dziennikarze, więc jest wiele osób. Myślę, że można by profesora Szyszko na przykład, żeby nam precyzyjnie wytłumaczył, na czym polega handel emisją dwutlenku węgla czy gazu cieplarnianego generalnie. To jest kwestia zaproszenia innych osób, Macierewicza, Basi Kodniczak-Radziejowskiej, no wielu osób, które one są dociążone, ciężko pracują, ale na pewno, jeżeli byśmy kontynuowali tego typu spotkania, to może dla nas wszystkich być ciekawe, ponieważ zdobywamy wiedzę, którą trudno zdobyć w mainstreamowych mediach, jak to się teraz mówi. Więc bardzo do tego będę zachęcał i będę starał się to realizować. Sprawa emisji dwutlenku węgla. No, ustalono na świecie, że zmiany, które człowiek wprowadza do gazy, które człowiek wprowadza do środowiska, a temu środowisku szkodzą, to jest teoria nie do końca potwierdzona, ponieważ część naukowców twierdzi, że zmiany klimatyczne i tak by zaszły, że udział człowieka kilkuprocentowy w emisji gazów cieplarnianych jest nieznaczący z punktu widzenia zmian na kuli ziemskiej. One obserwujemy, bo choćby trąby powietrzne, których do niedawna nie było w naszej szerokości geograficznej w Europie, no się nagle pojawiły. To, co obserwowaliśmy kiedyś tylko na telewizorach, obserwując Amerykę, gdzieś tam środkowy zachód, te kręcące się trąby, no okazuje się, że pojawiły się u nas. To są zmiany klimatyczne, które zachodzą. Natomiast jaki jest udział człowieka w tym podstawowym emitentem gazów cieplarnianych? Są oceany na świecie, nie ma na to żadnego wpływu i tak dalej. Ale skoro świat zdecydował, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, czyli zarówno gazów zawierających azot, jak i dwutlenku węgla, ustalono jakiś mechanizm handlowania tymi, bo są ci, którzy dużo produkują, skażają środowisko i tacy, którzy mniej do tego środowiska odprowadzają. Są kraje, które mają w nosie ustalenia Światowej Organizacji Handlu czy tam ONZ-u i nie chcą podpisać żadnych zobowiązań. Chiny między innymi do nich należą. Natomiast no, Polska zgodziła się brać udział w takim ogólnoświatowym porozumieniu w sprawie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. I to, co profesor Szyszko podnosi. My jesteśmy dużym emitentem, ponieważ mamy niestety, to nie będę tego komentował, ale naszą energetykę oparto o węgiel, o spalanie węgla. I kamiennego, i brunatnego. Jedna z podstawowych produkcji prądu to jest Pątków Adamów Konin, czyli elektrownie węgla brunatnego, które są głównym zasileniem naszej energetyki, również elektrownie śląskie. Ale jednocześnie, czyli będziemy płacili z faktu, że wprowadzamy dużo do środowiska, no to będziemy musieli płacić duże opłaty w pewnym uproszczeniu. Ale jednocześnie jesteśmy jednym z najbardziej przyrodniczo rozwiniętych krajów w
Mamy dużą ilość lasów, lesistość około 28%. To jest, no owszem, Finlandia ma większą, ale to już my mamy dużą lesistość. I lasy państwowe bardzo dobrze dbają o polskie lasy. Może dlatego jest próba, by te lasy zniszczyć, zawłaszczyć, ukraść, bo to jest jakiś realny majątek. Pewnie wszędzie można poprawić i działalność lasów można poprawić, ale generalnie w wielu krajach świata zazdroszczą nam przedsiębiorstwa lasy państwowe. Dobrze zarządzanego, jeżeli się wycina, to według pewnego logicznego planu natychmiast się prowadzi zalesienia, więcej trzeba zalesić niż się wycięło. To jest troska o choroby i tak, zwalczanie chorób i tak dalej, i tak dalej. Więc my powinniśmy na stół negocjacyjny położyć dwie rzeczy. Z jednej strony to, ile produkujemy, a z drugiej strony nasz potencjał wchłaniany w procesie fotosyntezy. Drugie, to na co profesor Szyszko zwraca uwagę, Polska taką głęboką transformację, upadek znacznej części przemysłu rozpoczęła, mówiąc przy roku, to koniec lat 80. Więc jaki okres przyjmiemy jako ten okres zerowy, bazowy, od którego liczymy? Czy okres bliski nam i rząd się zgodził na chyba 2004 rok? Czy występujemy i wtedy określamy, czy od tego jest spadek emisji? Czy zakładamy ten rok, kiedy faktycznie było największe skażenie środowiska poprzez polskie huty, polskie elektrociepłownie, ciepłownie i tak dalej, czyli ta końcówka lat 80. czy początek 90. Jeżeli byśmy tamten okres przyjęli, to my zredukowaliśmy wszystko, już nic nie musimy płacić, ponieważ tyle zmniejszyliśmy naszej emisji, my powinniśmy teraz na tym zarabiać, sprzedając prawo do pochłaniania tym krajom, które emitują tego gazu więcej. No ale ze strony rządu tu nie widać jakiegoś szczególnej refleksji, tak jak rząd. Nie naszego interesu w tym momencie jakby pilnował. Nie wiem, jak to się zakończy. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że jesteśmy w sytuacji trudnej, ale w negocjacjach światowych, a przede wszystkim w Unii Europejskiej, to nie jest tak, że tam wszystko jest zatwierdzone, ustalone, my nie mamy nic do gadania. Jeżeli się twardo negocjuje, jeżeli ma się argumenty, jeżeli się przedstawia wyliczenia, to można też się przekonywać do różnych rozwiązań, ale trzeba chcieć. Jeżeli my stosujemy w ramach Unii Europejskiej politykę uśmiechania się i poklepywania głupiego Jasia po plecach, że najważniejsze jest, żeby sobie z panią Merkel czy z kimś tam zrobić ładne zdjęcie, no to przepraszam bardzo, czy dostać medal za wzmacnianie państwa niemieckiego i państwo wiecie, o czym mówię, no to jest pytanie, to czyich interesów się tam broni? Ja miałem okazję wielokrotnie jeździć do Brukseli w tych sprawach rolnych i wiejskich jako wiceminister rolnictwa. Zmieniali się ministrowie, Lepper odchodził, przychodził, Jurgiel, Wenzesowicz. Ktoś tam musiał jeździć, no to najczęściej na mnie to spadało w tym naszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów. To powiem tak, dla mnie nie jest szczególnie ważne, czy oni tam lubią, czy nie. Lubić to może moja żona. Natomiast tam trzeba walczyć o nasze interesy. Tam trzeba twardo pilnować naszych interesów. Być nie aroganckim, nie bezczelnym, nie chamskim, ale dobrze przygotowanym, mieć wyliczenia, mieć ze sobą ekspertów, to wtedy się okazuje, że naprawdę dużo rzeczy możemy w tej Unii Europejskiej uzyskać, takich, które by dla nas satysfakcjonowały. Natomiast jeżeli polscy politycy jadą z góry, z nastawieniem takim, że trzeba się godzić na wszystko, co oni nam proponują. Najważniejsze, żeby na nas krzywo nie patrzyli, żeby nas kochali w Europie. No to się okazuje, że oni może i nas kochają dla oka, natomiast załatwiają swoje interesy. Bo Unia Europejska jest instytucją, jest organem, organizacją polityczno-gospodarczą, gdzie każdy pilnuje własnych interesów. Każdy pilnuje własnych interesów, a my jak głupi Jaś cieszymy się z tego, że kto inny nas poleca. Jeżeli chodzi o sprawę emisji dwutlenku węgla, to tak jak mówię, możemy zrobić na jesieni spotkanie z profesorem Szyszko. Ja go zapraszałem na różne... Ja jestem listę parę na koniec. On to bardzo mocno ostatnio w Sejmie podnosił. Na poprzednim posiedzeniu bił z mównicy, mówił jak drogę o ścianę. Jak drogę o ścianę. Dziękuję.
przyjąć w Polsce chory zwierzęta rzeźne są żywione tak zwaną modyfikowaną GMO. Czy to wystąpi po prostu w Polsce? Bo to miejsce, jak wiadomo, nie jest takie, jak powinno być normalne, bardzo pięknie na Was odpowiem. Proszę Państwa, jest coraz więcej danych naukowych, potwierdzających szkodliwość wykorzystywania jako żywność bądź nawet paszę dla zwierząt roślin modyfikowanych genetycznie. Roślin modyfikowanych genetycznie nie mylić z całą bioinżynierią, bo często się mówi tak, to chłopcy tylko są przeciwko GMO, bo przecież insulinę się produkuje poprzez modyfikację genetyczną. Tak, są różnego rodzaju technologie, które są dla człowieka korzystne. To jest produkcja m.in. insuliny, niektórych leków. Natomiast czy można wytwarzać w przyrodzie organizmy rośliny, których nigdy w życiu przyroda sama by nie stworzyła? Często się ludziom mówi tak, ale przecież pszenica z żytem się skrzyżowała i jest pszenicą. Tak. Są niektóre gatunki zbliżone do siebie genotypem, że może w przyrodzie nastąpić przekrzyżowanie, ale jest ich bardzo mało. Może się żyto z pszenicą przekrzyżować, jeżeli chodzi o rośliny. Może koń z osłem i będzie osioł albo osłą, w zależności od tego, co jest samcem, co samicą. Może żbik z rysiem, ale nigdy się osioł z żytem nie skrzyżuje. Zaraz powiem. Więc na świecie jest coraz większy opór przed wytwarzaniem czegoś, co nigdy w przyrodzie by nie powstało. Bo metody hodowlane stosowane w rolnictwie, polegające na krzyżowaniu różnych rzeczy, były i są bardzo pożyteczne. Dają lepsze rośliny, większe plony, odporniejsze i tak dalej. Ale nie stosuje się modyfikacji genetycznej nie występujących w przyrodzie. Że do rośliny wprowadza się geny zwierzęcia, a może niedługo człowieka. To nigdy w przyrodzie nie miało miejsca. Kilka firm amerykańskich, przede wszystkim firma Monsanto, która dorobiła się na produkcji napalmu do Wietnamu, na zapotrzebowanie rządu amerykańskiego produkowała ogromne ilości napalmu. Ta firma zajęła się hodowaniem roślin modyfikowanych genetycznie. Głównie po to, żeby uodpornić rośliny na jeden ze środków chemicznych, to jest substancja aktywna glifosat, a nazwa handlowa to jest Roundup. I te rośliny są odporne na Roundup, można je tam bryskać. Ja mówię o rzeczach technicznych, rolniczych. Ja już to pamiętam, bo się tego na studiach uczyliśmy kiedyś. To nie jest w tej chwili najważniejsze. W każdym razie na świecie tych roślin modyfikowanych genetycznie w niektórych krajach jest dużo, w niektórych krajach nie ma wcale. Firmy amerykańskie głównie poszły w kierunku stworzenia roślin modyfikowanych genetycznie kukurydzy i soi. I uprawiają tych roślin bardzo dużo, w szczególności w Ameryce Północnej i Południowej. W Brazylii, w Argentynie, w Paragwaju, w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli chodzi o soję, to właściwie opanowały handel światowy. Te firmy amerykańskie opanowały handel światowy. A po co jest potrzebna soja? Bo soja jest źródłem białka. Żeby zwierzęta rosły, muszą dostać oprócz energii, muszą dostać białko. Podobnie jak i człowiek, jak dieta ludzka, mówię o zwierzętach monogastrycznych, czyli jednorządkowych. I teraz jest pytanie, które w Sejmie próbowaliśmy koalicji przedstawić, doprowadzić do jakiejś debaty, jakiejś dyskusji. Nie. Nie i koniec. Wiedzą lepiej. Jeżeli my możemy w Polsce, już nawet pomijając te względy zdrowotne, ja to troszkę odkładam. Jeżeli możemy w Polsce wyprodukować białka dla zwierząt, dla drobiu, dla świń, pod dostatkiem naszego polskiego, naszego krajowego. Rośliny białkowe to jest bobik, groch, peluszka, miny, soja, którą można w Polsce uprawiać, niemodyfikowana, jest teraz nowa odmiana ukraińska, bardzo dobra. Możemy, źródłem białka mogą być makuchy rzepakowe, śruty poekstrakcyjne pozostające z wytłoczenia oleju. Może być wywar orzewniany produkowany przy produkcji spirytusu pozostający. To są wszystko rzeczy, które my w Polsce mamy. Możemy mieć tego więcej, możemy część upraw naszych przesunąć w kierunku tych roślin
tak zwanych motylkowatych, czyli tych, które dają dużo białka, mają w strąkach nasiona miazgowe. I dla Polski byłby to wielki interes. Dla polskiego rolnictwa, również dla polskiego, bo mieliby niemodyfikowane źródło białka. Nie. Okazuje się, że przemysł paszowy w Polsce w całości uzależniony od tych firm amerykańskich nie chce polskiego białka. Nie chce krajowego białka pochodzącego od polskich rolników, nawet gdyby tanio im dawać. Bo oni są po to, żeby sprzedawać tą amerykańską modyfikowaną soję. Ta soja jest coraz droższa tak na marginesie. Rok temu tona soi kosztowała około 1000 zł, poniżej 1000, w tej chwili kosztuje 2200. To wszystko przekłada się na wzrost ceny również kurczaka, jajka, mięsa. Ta soja modyfikowana również, to trzeba powiedzieć, lekarze o tym mówią, ona nie jest obojętna dla zdrowia. W szczególności fitohormony, które są zawarte w soi, one są potrzebne, one są bardzo zbliżone do hormonów kobiecych. I one są potrzebne u kobiet w okresie menopauzy, starszych, nawet się stosuje preparaty na bazie soi, które mają zwiększyć zawartość tych hormonów kobiecych. Ale te hormony, jeżeli są podawane małym dziewczynkom, one są szkodliwe. Na co lekarze zwracają uwagę, że nie powinno być karmienia ani soją, preparatami sojowymi, tofu, czy jakimś innym mleczkiem sojowym, czy kotletami sojowymi, ale również mięsem, które jest wytwarzane w oparciu o soję. Kurczak, przede wszystkim kurczaki. Ponieważ młode dziewczyny, i to proszę w internecie, to są duże artykuły, duże dyskusje na ten temat, młode dziewczynki, 7, 8, 9-letnie, stają się kobietami, mają okres, mają wszystkie zewnętrzne cechy płciowe. Jest dużo szybsze dojrzewanie, niż powinno normalnie w organizmie zachodzić. Wynika to również w dużej mierze z tego pompowania soi, która zaczyna być wszędzie, w każdej żywności. Bo dodatki sojowe, te różnego rodzaju preparaty sojowe są praktycznie wszędzie. Również i w polskim mięsie. I my proponowaliśmy w Sejmie uruchomienie, bo to wprowadzone już jest parę lat temu, uruchomienie zakazu importu tej soli modyfikowanej, stopniowego, powoli, to nie tak od razu. Dobrze, ale zacznijmy podejmować działania, które zastąpią tą importowaną soję tym, co możemy wytwarzać w Polsce. Bo to będzie korzystne dla naszego społeczeństwa, dla konsumentów, a również będzie korzystne dla polskich rolników. My na soję wydajemy, jako Polska rocznie, 4 miliardy złotych. 4 miliardy złotych płacimy za soję, która jest wprowadzana z zagranicy. A te 4 miliardy złotych mogłoby zostać w Polsce u polskich rolników. Byłoby wydane na rynku, w sklepach, na zakupy, no napędzałoby rynek wewnętrzny. No, każde pieniądze by napędzały rynek wewnętrzny. No przecież to jest tak logiczne, że aż trudno nawet z tym polemizować. I mówiliśmy o tym, dobrze, rozumiemy, no nie można wprowadzić gwałtownie zakazu. Tylko już 4 lata okres był przedłużony, bo Prawo i Sprawiedliwość w 2006 roku wprowadziło zakaz, ale wtedy daliśmy 2 lata rządowi na to, żeby przygotować polski rynek do zamienników, do tego, co będzie w Polsce wytwarzane. Oddaliśmy władzę w 2007 roku, no rząd zaproponował 2 lata to za krótko, jeszcze 4. To z ciężkim sercem wszyscy się zgodzili, że jeszcze te 4 lata wydłużymy do 2012 roku. Ale w tym czasie rząd podejmie starania, żeby uruchomić produkcję tych roślin białkowych, wykorzystania śród rzepakowych, które przy biopaliwach by powstawały, bo mieliśmy sektor biopaliw również rozwijać, ważny dla polskiego rolnictwa. Miały być działania. Nic nie zostało zrobione. Nadszedł 2012 rok, a rząd teraz mówi, no trzeba znowu 4 lata wydłużyć. No i wydłużono. I w Sejmie głosami Platformy i PSL-u przeszło, że import soli jest do 2017 roku szerokimi wrotami. Czyli będziemy dalej to wszystko jeli. No jaka jest odpowiedzialność za zdrowie społeczeństwa, ale również za tą część ekonomiczną dotyczącą rozwoju naszej gospodarki. Ty mówiłeś o tym i rozmawialiśmy, że upadają całe dziedziny gospodarki. Również to polskie rolnictwo, które mogłoby produkować, ludzie mieliby dochody, te dochody zostawałyby w polskim handlu, tu by były wydawane. 4 miliardy złotych to jest dużo. Rocznie. To jest przez rok tyle wydawane. No niestety nie, no jest uzależnienie od firm, które lobbują, tych kilku
firm amerykańskich, ale również, co jest może też tutaj ważne i należy to przypomnieć, jednym z głównych producentów pasz w Polsce, importerów soi, jest przedsiębiorstwo, które się nazywa Polskie Włyny, którego właścicielem jest pan Komorowski, właściciel Bakomy również. To jest działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłem kilka kadencji, jest taką osobą bardzo ważną w PSL-u, więc on na tej soi, na imporcie tej soi, no ta jego firma po prostu korzysta i zarabia. To jest odpowiedź. Na polskich nie korzystało. Właśnie to jest problem taki, że skoro zmonopolizowano rynek, bo to pytanie często pada, a jeżeli jednak polscy rolnicy produkowali, no dobrze, no to mogą sobie w swoim gospodarstwie wykorzystać, bo tego nie sprzedadzą, bo nikt od nich tego nie kupi. Bo te wytwórnie pasz, które są tak powiązane z tymi importerami soi, że oni od rolników nie kupią, bo wolą kupować ze statkami sprowadzoną z Ameryki soję. Ja proszę Państwa, skoro ktoś mówi, że nie można bez soi karmić, dobrze, prowadziłem rozmowy na Ukrainie, jeszcze kiedyś jak byłem w ministerstwie. Zachęcałem tych właścicieli mieszalni pasz, jest tutaj, że na Ukrainie produkują soję niemodyfikowaną i chcą nam sprzedawać. Doprowadziłem do tego, że kilku gubernatorów ukraińskich, czyli jakby odpowiedników naszych wojewodów czy marszałków, złożyli ofertę w imieniu tych swoich obwodów, że mogą produkować niemodyfikowaną soję dla Polski. Zero zainteresowania ze strony polskiego przemysłu paszowego. Bo ten przemysł jest uzależniony od tych amerykańskich dostaw. Rosjanie, co by nie powiedzieć, Rosjanie u siebie mają całkowity zakaz GMO. Rosjanie nie chcą GMO pod żadną postacią. Za jakiś czas może się okazać, że trzymają import z Polski czegokolwiek, bo powiedzą, że u was jest GMO. Rosjanie potrzebują soi również. Wybudowali koło Kaliningradu duży port przeładunkowy, ja byłem obejrzeć ten port, gdzie jest 2 miliony ton soi rocznie przeładowywanej, niemodyfikowanej. Oni tam wytłaczają olej, bo potrzebują dla swojego społeczeństwa olej sojowy i to te śruty poekstrakcyjne, bo to się tak nazywa, czyli to, co pozostaje, co jest potrzebne do paszy, proszę bardzo, my możemy wam do Polski to sprzedawać. Czy chcecie statkami, to jest na brzeże. Czy chcecie barkami do Elbląga po kanale Elbląskim? Proszę bardzo, jest na brzeże dwa barek. Czy chcecie pociągami, to nawet wąskie tory założenie, żeby nie trzeba pół zmieniać, to możemy wam pociągami wozić. Jak nie, to możemy tirami wam wozić. Ale z Polski nikt nie chce. Bo jest zmonopolizowany. Skoro już, panie pośle, jesteśmy przy zdrowiu, w internecie pojawia się bardzo dużo informacji, maili z zapytaniem, co z nową ustawą odnośnie obowiązkowych szczepień w przypadku wystąpienia epidemii? Proszę Państwa, jest w tej chwili burza wokół przyjętej przez Senat zmiany ustawy o inspekcji sanitarnej i szczepieniu. Ona ma dłuższą nazwę, ale ja dostałem może z 1000 maili w tej sprawie. Na moją skrzynkę poselską, wszyscy posłowie. Generalnie ci, którzy piszą, mówią tak. Nie powinno być obowiązkowych szczepień, nikt nie powinien nas zmuszać, bo nie mamy zaufania do służby zdrowia, nie mamy zaufania do inspekcji sanitarnej. Może się okazać, że będą wymyślane specjalne epidemie po to, żeby ludzi na siłę szczepić, żeby koszty były z tego powodu generowane itd. itd. Z drugiej strony epidemiolodzy i mam opinię najwybitniejszych polskich profesorów i nie mam podstaw, by im nie ufać. To chcę wyraźnie powiedzieć, nie mam podstaw, by im nie ufać. Oni mówią tak, nie może być sytuacji takiej, że w przypadku epidemii, które mogą skutkować przenoszeniem choroby z jednego człowieka na drugiego, zostawimy ludziom wybór. A ja się nie chcę szczepić. Dobrze, jeżeli to tylko tobie zaszkodzi, to umieraj. Ale to może zaszkodzić również innym ludziom. To może być przeniesienie na innych ludzi. Wtedy to jest na przykład gruźlizna. To jest no, szereg innych chorób, ja się na to mniej
znam, bo moja żona ma piątkę dzieci, ze mną, to się bardziej na tych 3 tygodniach zna niż ja. Ale pojawił się bardzo ostry spór, czy szczepić, czy nie szczepić. Lekarze mówią, że absolutnie należy szczepić. Twierdzą, że tych odrzutów, czy też powikłań poszczepiennych jest bardzo mało. Że to jest jakiś promile raptem tego całego przedsięwzięcia. Że w sytuacji, kiedy, nie daj Boże, obserwujemy wszyscy filmy katastroficzne, co się może wydarzyć, kiedy jakieś bronie biologiczne się gdzieś z laboratoriów wydostały, czy gdzieś ogromne skażenia, że to może wybić całą ludzkość na danym terenie, czy szczepić, czy nie szczepić. Ja się opieram w dużej mierze na tym, co mówi profesor Piecha. Bo w naszym klubie, i to jest, powiem Państwu, pewna korzyść, jeżeli jest duży klub, bo jest pewna specjalizacja. Są ludzie, którzy znają się dużo lepiej ode mnie na polityce zagranicznej. Ci, którzy się znają na medycynie, na edukacji, mnie pytają o te sprawy dotyczące bardziej żywności, obszarów wiejskich i tak dalej. Więc Piechę przepytaliśmy, on na naszym klubie dał nam wykład. Są jego materiały w internecie. Ja mogę Januszowi przekazać, może by je wydrukował, żeby również poznać opinię naszego najważniejszego, moim zdaniem, specjalisty od medycyny, współpracownika bardzo dobrego, profesora religii świętej pamięci. Piecha twierdzi jednoznacznie, że trzeba szczepić. Że nie powinno być w ogóle dyskusji na ten temat. Oczywiście, z czego się biorą obawy społeczne? Z braku zaufania do państwa. Ponieważ jest obawa, że koncerny farmaceutyczne zainteresowane sprzedażą szczepionek, to są ogromne dochody, że one będą nakręcały, korumpowały urzędników Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u, lekarzy, po to, żeby co jakiś czas wywoływać sztuczne potrzeby w zakresie szczepień, po to, żeby sprzedawać miliony swoich szczepionek, zarabiając na tym miliardy. Więc ta obawa w stosunku do państwa przekłada się również na to, że część ludzi boi się takiego mechanizmu, gdzie pisze o przymusie szczepień, ponieważ tam główny problem to jest jeden z punktów, który mówi o tym, że jeżeli została ogłoszona epidemia, wystąpienie epidemii, która może być przenoszona, no, na tym epidemia polega, czy pandemia, to będzie przymus szczepienia również osób dorosłych. Przymus, czyli jeżeli ktoś by się nie stawił do szczepień, jeżeli by do tego doszło, to po prostu pracownicy służby zdrowia do spółki z policją dotrą do domu i na siłę zaszczepią. Ludzie się tego boją, żeby to nie było nadużywane. Ja nie wiem, jakie będzie stanowisko naszego klubu, ponieważ jednocześnie, tak jak mówię, Piecha twierdzi, że trzeba szczepić. To jest pytanie może wypracowania metod, które zapobiegłyby nadużywaniu tego wszystkiego, tego oszustwa, tego nakręcania na rynku, wymyślania wręcz epidemii po to, żeby ktoś na tym zarobił. W tej chwili nie ma stanowiska jednoznacznego. Tego nie będziemy głosowali na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Teraz czterodniowa wybrana się zaczyna. Tego w punkcie nie ma, chyba że dołożę jeszcze na konwencie.